zadanie liczby, czyli de facto sito eratosthenesa. Pierwszą rzeczą, którą chcą od nas uzyskać, to żebyśmy uzupełnili algorytm w pseudokodzie, tak żeby właściwie odcedzał liczby pierwsze. Zamiast uzupełniać to, omówimy sobie wzorcowe rozwiązanie, porównamy z tym, które zapisałem w języku Python. Ale żeby to zrobić, to oczywiście przypomnieć sobie najpierw trzeba, czym jest sito eratosthenesa. Skorzystamy z wiki. Przygotowujemy sobie tablicę do odcedzania. Mamy tutaj liczby, które podejrzewamy, że są liczbami pierwszymi. Na początek założenie, że wszystkie liczby to są liczby pierwsze. Oczywiście jedynka z definicji nie jest, no to co? Bierzemy dwójkę jako pierwszą i teraz wiadomo, że jeżeli jakaś liczba dzieli się przez dwójkę, no to z automatu nie jest liczbą pierwszą. To wszystkie krotności liczby 2 wykreślamy z tablicy. 4, 6, 8, 10, one są wykreślone na szaro, tak? Wyszarzone. Pięknie. To nie były liczby pierwsze. To przechodzimy do kolejnej liczby. Aha, ta nie jest wykreślona. Jest zatem liczbą pierwszą, ale jeżeli jakiekolwiek liczby w tej tablicy dzielą się przez nią, to znaczy, że one nie są liczbami pierwszymi. No to wykreślamy jej krotności. Szóstkę, ona już była wykreślona, ale dziewiątka nie była wykreślona. To znaczy, że dziewiątkę tu wykreśliliśmy. Dwunastka była, ale piętnastka jeszcze nie. I wykreślamy co trzecią. Tak naprawdę są to krotności, ale tak, co my robimy? Dodajemy właśnie tę liczbę. Od liczby 3 pomijając, plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12, plus 3, 15. W taki sposób, dodając tę wartość do kolejnych wyników, wykreślamy krotności tej liczby. Czwórka już była wykreślona, a zatem jej nie musimy wykreślać. Zrobiliśmy już to przy okazji wykreślania krotności dwójek. No to piątka. Piątka nie jest wykreślona. No to krotności piątki rzeczywiście wykreślamy. Potem wykreślamy krotności siódemki. Krotności ósemki nie musimy wykreślać, bo ona nie jest liczbą pierwszą. Już została wcześniej wykreślona. I czy musimy krotności dziewiątki sprawdzać, czy jedenastki? Otóż już nie. Już wiemy, że tu zostały same liczby pierwsze. A dlaczego ja skończyłem właśnie na siódemce? No to jest dość istotne. No to popatrzmy na to. Może przewinę się na początek. Co ten zapis oznacza? Że 44 jest podzielne przez 4, bo w wyniku uzyskujemy 0 reszty. I tak do tego zwykle informatyk podchodzi. Ale to samo sprawdzenie można w taki sposób wykonać. Jeżeli istnieje liczba całkowita, którą mogę pomnożyć przez 4 i w wyniku uzyskam 44, to znaczy, że 44 dzieli się przez 4. Ponieważ jednak istnieje przemienność mnożenia, no to wiemy też, że 44 będzie się dzieliło też przez tęże liczbę całkowitą. W tym wypadku jest to oczywiście 11. Może takie trochę skomplikowane podejście, ale zobaczcie, do czego ono prowadzi. 44 razy 1, 44. 22 razy 2, 44. Już nie piszę tego. 11 razy 4, też 44. To znaczy, że to jest podzielnik, to jest podzielnik, no to też, tak, ale ten nie uwzględniamy przy szukaniu liczb pierwszych. Kolejny podzielnik, coraz, tak, tutaj coraz bardziej zmniejszam, to tu coraz bardziej zwiększam. Kolejny to już jest 4, ale 4, to myśmy go już tu wyłapali przy okazji 11. Jeżeli mieliśmy już 11, to przy okazji złapaliśmy 4, no i automatycznie tę parę już nie musimy wyłapywać. Tę parę też nie musimy wyłapywać. Gdzie jest ta granica, kiedy kolejne pary liczb w iloczynie dadzą nam zadaną całkowitą wartość? No jest to pierwiastek z tej wartości. To znaczy, że musimy wykreślać z tej tablicy do momentu, kiedy dojdziemy do wartości pierwiastek z n, gdzie n jest ostatnim elementem tej tablicy. Wiemy dlaczego. No to właśnie nasze algorytmy. Tu troszeczkę powiększę. O.
To jest oficjalne rozwiązanie. Przygotowujemy sobie tablicę i na początek przyjmujemy, że dla wszystkich, czyli aż do N-a, a u mnie do zakresu, zaraz zakres powiększymy, aż do N-a wszystkie liczby są pierwsze. Tak jest założenie. Ręcznie ustawiamy, że jedynka nie jest liczbą pierwszą. No to powiększamy zakres tak, jak jest w treści zadania, do miliona. Przypominam, że jest to ten zapis to jest milion dla Pythona. Można by bez podkreśleń, ale wtedy mógłbym się pomylić na ilości zer. Python zinterpretuje to jako milion. Co robimy? Ustawiamy taką tablicę prawd w tym zakresie. Tylko ponieważ domyślnie tablice są indeksowane w języku Python czy C od zera, no to zakres plus 1, żeby ostatnia wartość, ostatni indeks elementów tej tablicy był właśnie milion. Zerowy z automatu zerujemy, może ja wpiszę false zamiast zero, żebyśmy już mieli pewną spójność, tak? Wartość false ustawiamy na początek, tak jak tutaj, tak? Tylko oni zero pominęli. No i teraz już przechodzimy do naszego algorytmu. Popatrzmy. Przebiegają przez wszystkie n-y. Ten pierwiastek uwzględnią dopiero tu. To jest dla nich taka pętla for, dlatego przez wszystkie n-y przebiegają. Ja sobie pozwoliłem użyć tutaj pętli while. Sam będę inkrementował i. Oni tutaj i, tak? Będą kolejne podstawiać wartości. Ja sam inkrementuję i, ale dzięki temu od razu uwzględniam, że tylko do pierwiastka z zakresu wystarczy mi to liczyć. Dlaczego nie napisałem tutaj pierwiastek? No bo przecież i mniejsze równe od pierwiastek z zakresu, to jest dokładnie to samo, co i kwadrat mniejsze równe, obustronnie podnosimy do kwadratu, mniejsze równe zakres. A dzięki temu nie pierwiastkujemy tu, nie mamy żadnych błędów zaokrągleń gdzieś tam i działamy tylko na liczbach całkowitych. Ten zapis jest lepszy. No dobrze, dochodzę do zakresu, do pierwiastka z zakresu i co robię? No, pamiętamy, sprawdzamy, czy w tablicy liczba nie jest wykreślona. Jeżeli nie jest wykreślona, to znaczy, że to jest prawda, tak? Czyli jeżeli liczba nie jest wykreślona, jeżeli jest prawda, to podpisuję pod j i kwadrat. Dlaczego? Bo mniejsze elementy do kwadratu tej wartości już na pewno w tej tablicy wykreśliliśmy. No i co robimy? Przebiegamy od j aż po zakres, zwiększając co i czyli de facto co? Wykreślamy krotności tej wartości. No i tak to dokładnie wygląda, tak? Fałsz, jeżeli jest to krotność, no bo dzieli się właśnie przez j. Powinno zadziałać, popatrzmy na tęże tablicę F5. No widzimy tutaj do miliona, no to nic nam może nie powie. Rzeczywiście poszukajmy sobie do 10, tak? Do 10 te liczby znamy od razu, zakres zmieniamy i widzimy, co tu mamy. 0, 1 to wiadomo z definicji, 2, 3, 5 to są pierwsze, 7 jest pierwsza, 8 nie, 9 nie, 10 nie, 11 już też by była liczbą pierwszą, co sprawdzimy sobie oczywiście. Czyli nasze sito działa. Znamy algorytm. A teraz tutaj wracamy już do oficjalnych danych z zadania. Bo o co nas pytają w kolejnych, o tutaj są treści, w kolejnych podpunktach. Kolejne podpunkty to już trzeba zakodzić, czyli musimy wykorzystać nasz algorytm napisany w wybranym przez nas języku, w tym wypadku Python. Dobrze, oczywiście w tym wypadku już nie musimy naszej tablicy, zakładamy, że jest poprawnie generowana, wypisywać. Co musimy zrobić? Otworzyć plik wejściowy, w tym przypadku liczby txt, wczytuję go
i splituje po białych znakach, on jest tak naprawdę składa się z samych liczb. Jeśli się zesplituje, to będę miał, oczywiście plik zamykam, potem te liczby, może szybciutko wytłumaczę tę linijkę, tak? Co ja robię? Przebiegam przez nasze wejście, czyli przez te liczby, które są wczytane w formie tekstu, podstawiam je pod i na każdej, na każdym elemencie wykonuję operację int, czyli zamieniam na liczbę całkowitą, generując nową tablicę. Tęże tablicę nadpisuję na zmienną wejście, czyli po tej linijce nasza tablica wejściowa, która zawierała teksty, teraz już zawiera liczby całkowite. Co oczywiście możemy sobie sprawdzić. Sprawdźmy to rzeczywiście. A tutaj odtąd jest komentarz. Popatrzmy naszą tablicę wejściową, czy otworzyliśmy plik. Tak, to jest nasz plik i widzimy, że... Zobaczmy jeszcze bez tego, jakby wyglądało. Tak, to byłyby teksty. A tutaj już je bardzo ładnie zamieniamy na liczby. To są liczby, które musimy przeanalizować. No i co robimy? 3.2. Sprawdź, czy liczba x minus 1, czyli o 1 mniejsza, jest liczbą pierwszą. Podaj, ile ich jest. Bardzo prosty podpunkt. 3.2. O, to jest stąd. Na początek ustawiamy sobie licznik. Wynosi 0. Jeszcze nie znaleźliśmy żadnej takiej liczby. Przebiegam przez wszystkie liczby, które wczytałem z pliku. I teraz co? Jeżeli znajdę w tablicy liczb pierwszych, którą sobie wcześniej wygenerowałem, tak? Do miliona, bo taki jest zakres, jak widzimy, o, liczb z tego pliku. Jeżeli znajdę indeks o jeden mniejszy i on będzie prawdziwy, to znaczy, że ta liczba jest liczbą pierwszą, ta o jeden mniejsza, ponieważ to będzie prawda, tam została w tablicy prawda. Mogę sobie to wypisać, nie wypisuję, zwiększam jedynie licznik. Jeżeli to byłby fałsz, no licznik by nie został zwiększony, ponieważ nie jest to liczba pierwsza. Wypisuję wartość ile, czyli nasz licznik 21. O, tutaj jeszcze też niepotrzebnie wypisujemy tęże tablicę wejściową. Po prostu 21. Sprawdzamy nasze wyjście, czy jest poprawną odpowiedzią. Tak jest. I podpunkt 3.3. Hipoteza Goldbacha głosi, że każda liczba parzysta większa niż 2 może być zapisana jako suma dwóch liczb pierwszych. Na przykład 19 plus 3 daje 22. Ale 22 to także 17 plus 5. To też są liczby pierwsze, ale także 11 plus 11. Na trzy różne sposoby możemy zapisać 22. Pomijamy już przemienność, czyli 5 plus 17 rezygnujemy z tego, tego nie zliczamy. 3 plus 19 także nie zliczamy, czyli nie 5 różnych rozkładów, tylko 3 różne rozkłady dla liczby 22. No i co musimy ostatecznie podać? Liczbę, która ma najwięcej różnych rozkładów oraz ile tych rozkładów jest oraz liczbę, która ma najmniej rozkładów i ile tych rozkładów jest. Oczywiście te liczby pobieramy z naszego pliku wejściowego. No to przystępujemy do rozwiązania. Tu mamy dużo różnych zmiennych pomocniczych. Dlaczego? Dlatego, że musimy znaleźć też maksimum i minimum. No to dobrze. Duże M to będzie nasza liczba, która posiada maksymalnie dużo rozkładów. Na razie ustawiamy te dwie wartości na 0. Małe M to będzie liczba, to będzie jej wartość, a tu ilość tychże rozkładów. Przy czym jeżeli szukamy minimum, no to tu sobie zapiszemy liczbę na początek, na start, odpowiednio dużą, żeby przy pierwszym porównaniu nastąpiła już podmiana na mniejszą. Tu wystarczyłoby przyjąć jako połowę liczności naszego zbioru liczb pierwszych, ale dajemy z zapasem wystarczająco dużo, ta podmiana i tak nastąpi. No dobrze, przebiegamy przez liczby wejściowe. Ustawiamy licznik także dla bieżącej liczby, która jest podpisywana pod i. I to będzie nasza liczba, którą testujemy. Ile jest rozkładów dla tej liczby? No dobrze,
robimy to oczywiście tylko dla liczb parzystych, czyli tylko w takiej sytuacji. No i co teraz? Przebiegamy sobie od dwójki do i pół, czyli załóżmy, że testujemy liczbę 100, czyli od dwójki do 50 będziemy sprawdzać, czy trafiliśmy akurat na właściwy składnik sumy i dobierzemy do niego składnik sumy j i dobierzemy do niego drugą wartość, tak żeby po zsumowaniu wyszła właśnie nasza liczba. No bo spójrzmy na to. Sprawdzamy sobie dla naszej hipotetycznej setki. Wszystkie liczby od 2 do 50 to są nasze joty i dokładamy do nich i minus j, czyli 100 minus 2, czyli dla dwójki 98 sprawdzamy, dla trójki 97, dla piątki 95. Oczywiście gdybyśmy testowali liczbę 100, no to wynika właśnie z tego, że co? Że j, tak? Plus i minus j, i minus j, no i joty nam się produkują, zostaje i, czyli nasza testowana liczba. Dobrze, jeżeli zarówno ta liczba, ta dobrana, jak i liczba, którą sprawdzamy z przedziału od 2 do połowy naszej liczby, jeżeli w sumie dadzą nam tęże liczbę, no wiadomo, oraz one są liczbami pierwszymi, no to zwiększamy licznik bieżący. I to by było wszystko, gdybyśmy musieli tylko wyłapać, ile tych rozkładów jest dla naszego i, czyli kolejnej liczby z pliku. Ale musimy wyłapać minimum i maksimum. No to co? Jeżeli ilość rozkładów jest mniejsza niż ta, którą uznałem, że do tej pory jest jako najmniejsza ilość rozkładów, no to wtedy muszę podmienić ilość rozkładów oraz zapamiętać, dla jakiej to jest liczby. I podobnie, jeżeli znalazłem ilość rozkładów większą niż tą, dla której do tej pory sądziłem, że mam największą ilość rozkładów, no to następuje właśnie ta podmiana. I takie dwie pary, czyli liczbę oraz ilość ich rozkładów oraz drugą liczbę i ilość jej rozkładów muszę potem wypisać. Sprawdzamy, jak to zadziała i co. To jest jedna liczba oraz ilość jej różnych rozkładów i druga liczba, dla której jest minimum tych rozkładów. Mniej już nie ma. Nie mamy takich małych liczb w naszym pliku wejściowym, co sprawdzamy z odpowiedziami. I rzeczywiście to jest ta liczba i ilość jej rozkładów, i to jest ta liczba oraz ilość jej rozkładów. Zadanie rozwiązane dobrze. I ostatni podpunkt 3.4, którego jednak omówienie jest przeznaczone tylko dla moich uczniów albo znajomych. Można do nich dołączyć. Zapraszam.